Okej, moi mili, cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie. Ostatnio, jak zauważyliście, troszeczkę mi nie poszło. Poszedłem zrobić tamten sidequest, ale tam są za potężni, bo już nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że zmieniłem ogólnie poziom trudności w grze na średni, co ogólnie chodzi o sam ten sidequest, czyli tam są ogólnie, jak zauważyliście, nie tyle, że na wyższym poziomie jest ich więcej, co po prostu mają ogólnie wyższy poziom niż ja. Ja mam na obecną chwilę, nie wiem który poziom, chyba trzeci. W sumie zginąłem, to pewnie zerowy. Ale chodzi o sam fakt, że oni mają poziom szósty, nawet siódmy chyba. I są zbyt potężni dla mnie, nawet jeśli jestem na najłatwiejszym poziomie, bo później zmieniłem na ten najłatwiejszy poziom i sobie po prostu odpuszczam na razie. Zdecydowanie zrobię to kiedy indziej. Czyli ta skrzynka też będzie wzięta zupełnie kiedy indziej. Dopiero po tym sidequestie tą skrzynkę weźmiemy, a póki co... A, oj, dobra, jest tunel wyłączony. No i dobra, w takim razie tunel wyłączyłem. Podczas chodzenia już tunelu nie będzie widocznego. Raczej nic mi się nie wydarzy z tego powodu. A więc skrzynka później, sidequest później. Z wami, panie, się jeszcze później zobaczę. I zobaczymy, jak to wyjdzie. A póki co idziemy, zmierzamy... No i zobaczmy, co tu na nas będzie czekało. W tym momencie będą troszeczkę krótsze te filmiki, a przynajmniej tak sądzę, bo będę robił co checkpoint nowy filmik. Będę wam rzucał nowe odcinki. No i teraz tak, bycia na szpak, zerknijmy. Tutaj mamy opcję Questbook, no i mamy coś zaznaczone, ale ja tego nie chcę, więc sobie zrobimy tak, bo to jest, nie wiem, czy to jest właśnie ten side quest, czy main side. Mamy ten, to ja go nie chcę na razie, bo on jest za trudny. Czyli okej, dobra, już rozumiem znowu. Czyli tak, to są poboczne, a to są z tym oczkiem główne. Więc my się skupimy na głównym, więc nad tym się skupimy na obecną chwilę. Wracamy. I zobaczmy co i jak. Cholera, nie widzę gdzie mam iść. Dopiero co było tam zejście. Teraz nie widzę, gdzie mam iść. Bo bez tego tunelu powiem wam, że tak się w głowie trochę dziwnie robi. Ej, ty, koleś, nie strasz mnie. Co masz do powiedzenia? I kolejny sidequest mi się pojawił. Okej, czyli będziemy spotykać jakieś istoty, które będą nam dawały jakieś sidequesty po drodze. Spoko. Czyli tak, sidequest, main quest. Okej, no to trzeba się znowu zawrócić. W takim razie. Tak, tak, wiem, wiem. Wiem, że ty tu jesteś. Aha, liną trzeba zejść w dół. O, jak nie ma tego tunelu, to wam powiem, że takie chwianie jest. Ja ten tunel muszę włączyć jednak. Jeśli gra się przyjemniej. Bo bez tunelu jest jednak słabo. Włączymy tunel, tylko po prostu go zmniejszymy. Może do 20%, było 50%, to zmniejszyłem go na 20%. I zobaczmy jak to teraz będzie, czy... Nie, nadal jest kiepsko. Włączymy sobie 30%. O, już i już jest lepiej. Dobra. Już sytuacja opanowana. Także
Dobra, linę mamy tutaj, więc schodzimy w dół. Teraz ciekawe gdzie? Tutaj, ok. No to już. Tak nie bardzo, czy mam pytania, tak nie bardzo ci powiem, panie kolego. You have proven yourself to me, to your mortal and the others here. They are more like family than my own uncle, Set. Let me show you. Hold your hands to mine. I was only a child when it happened. I know now Egypt was prospering under my mother and father's rule. I only knew that we were happy. Until you have ruled Egypt long enough, Osiris. Now it is my turn on the throne. You have your own realm. A realm? It is a desert wasteland. Then make something of it. Or I can take what I deserve. No, Horus, no! Stay behind me! I will bring you down. Take this kingdom as my own. No! If you can defeat me, Egypt is yours. How generous. Ah! To give away what you've already lost! And leave my family alone. No! Close your eyes. Your family. Isis. Hold tight. Time to join your husband at the bottom of the Nile. Find him. Don't forget who we are. Now fly. Fly away! I never did forget. Not what he did to my father, nor to the two lands we were supposed to protect. So I went back. Ah! Nephew, you grow. Enough to finish you! Your father. He lacked vision. And now, so will you. I stayed with that memory too long. It cuts deep. He tricked you. Looks like our guest here knows what that feels like. Indeed. Set tossed me aside, not even caring if I escaped. He had what he wanted. Egypt, the throne. With the help of powerful allies, Sakhmet and Sobek. I am Horus, son of Osiris. With my eyes, my power, I could take back the throne. I could uncover the path to your Loki. If only there were a way to regain what was lost. Ether, the universal life form. The purest form of power. Crystallized in stone. The stone. Oh! Oh. Our guest just got hit by an idea the size of a hippo. Tell me, what is your plan? No, żebym ja go sam znał, jaki jest mój plan. Ja się tak rozglądałem, bo głośniki, które są w MetaQuest 3, one naprawdę są świetne, robią świetną robotę przestrzenną. Niby są dwa, ale słyszę dźwięki dosłownie dookoła siebie. To jest coś niesamowitego, dlatego się rozglądałem, czy akurat tu za mną gdzieś obok ktoś nie jest, bo tak to było słychać właśnie. A teraz przynajmniej wiadomo, dlaczego
ty nie masz oczu. Możemy się przyjrzeć. Tu nie masz jednego oka, a tu nie masz drugiego oka. Mogę cię podrapać tam nawet, kolego. No, nieźle, nieźle. Fajnie, fajnie wygląda to wszystko, naprawdę nieźle. Dobra. Do ciebie jeszcze musimy zraz, tak? To czemu było przerwane? You are welcome to speak. Perhaps the embodiment of a primal power in stone. Ma'at stones. Is that what you mean? I have heard stories about such magic, that it predates the primordial mound itself. Could you restore my power with these Ma'at stones? Yes. If you will risk it, I will help you. You need my power to find this Loki. I need your strength to regain my power. Bess will help you. Don't let their attitude deter you. They actually care for the people of Egypt. Ah, in that case, maybe you should take caution speaking to them. Okej, czyli on potrzebuje nas, żeby odzyskać swoją moc, a my potrzebujemy jego, żeby odzyskać tego naszego Lokiego, czyli tą naszego drugiego ja. O, fajnie. Mamy zaznaczone na mapach, gdzie mamy jakie misje. Dobrze, to idziemy. Dobra, tego checkpointu nie liczę. Musimy dojść do następnego, bo jednak nic takiego się nie wydarzyło jeszcze. Póki co przynajmniej. Czekajcie, ja się odwrócę w ten sposób. Nie, w sumie i tak będę się odwracał. Dobra, idziemy. To jest baza cała. Czyli tu już nam się gra troszeczkę rozwija i będziemy mogli najprawdopodobniej handlować lub coś sobie produkować, robić. Zobaczmy. It appears we are kin in a way. What way, I don't know. I am Bess. I have everything you want and nothing you need. You may be kin of sorts, but you are not yet family. That takes longer with me. But if you will help Egypt, I will help you. Mhm. Czyli tak, mamy potionki do leczenia i Revital potion? Co to daje? Że życie nam się powoli odnawia, czy co? Aha, podnosi upadłych kompanów, którzy już padli. Oho, okej. Aha, okej. Dobra, i jak to kupić? Tyle mam, 408, a 100 jest potrzebne. Can't finish. Aha, recepta jest potrzebna. Potrzebuję 3 tymianku i 1 białego lotusu. Tak, 408 mam, a ja nie mam ani tego, ani tego. Okej, dobra. Craft. Aha, czyli to mogę sobie wytworzyć, te dwa. I to też mogę sobie wytworzyć. Okej. Mogę coś kupić. O, proszę bardzo, jest tymianek do kupienia, ale jest jeden. Albo można kupić więcej, tylko jeden kosztuje 50. Ok. Mamy leak. Nie wiem, co to jest. Ok, czyli możemy sobie kupić ogólnie. Co to jest? Myślałem, że to but jest, ale to nie. Ok, i co to jeszcze mamy? Możemy coś mu sprzedać. Ok. Ile za to? O, jedno aż kosztuje 20. Mogę to sprzedać za 20. Mam 16. Czyli można trochę zarobić. Okej. Okay. Ciekawe, czy ja mam jakieś, jak to powiedzieć, pojemność jakąś. Czy mam jakiś limit noszenia rzeczy? O, za taką maskę 100, a mam dwie. O.
ciekawe, czy ja te śmieci mogę sprzedawać i czy one czegoś będą mi potrzebne. To jest w ogóle ciekawostka. No nic, to sprzedajmy może. Kurde, to aż 450? Jak to sprzedać? Sell all, sell. W sumie to mi chyba... Nie mam tutaj żadnych chyba fabularnych przedmiotów. Tak jak patrzę. Nie wiem, czy to... Nie, tego nie sprzedam, bo to mi daje 5% życia, energii. To sobie to zostawię. Ale to mogę sprzedać. Sell all. Gdzie ja mam X na tym? X sell all. A, to pewnie jednego przedmiotu. Okej. Okay. Ile to jest? 3. Dobra, i 3 sprzedałem. No spoko. Fajnie. Dobra, czyli idzie na tym pozarabiać. W takim razie może coś sobie wyprodukujemy, skoro tak. A nie, no nie wyprodukujemy. No, znaczy nie, możemy wyprodukować. Potionki to ja mam. Mam kilka tych potionek. O, mogę... Za 160... Mogę skończyć receptę. Okej, okay, zrobiłem, ale nie miałem tymianku. To czemu tak się zrobiło? Tego nie mogę zrobić. Ciekawe dlaczego. Skoro tutaj nie mam wszystkich rzeczy, nie mam tymianku choćby nawet, a mogę zrobić, to tutaj ciekawe, o co chodzi. Track recept. No dobra, nie da się, okej. Okay. To sobie już odpuszczamy w takim razie. No, jeszcze ma jakieś dla nas zadanie. Excellent question. Our sanctuary lacks certain comforts, such as beer worthy of its drinker. Look on the posting board for a list of flora I need to improve our stock. Not so fast. Horus will want you traipsing through the desert with only your mortal and a dream. But he's wrong-headed. Whatever he tells you, you need more allies. Begin with Ptah, the craftsman. All else will follow. No i dobra, coś nam się nowego pojawiło. A, tu. No dobra, nie zauważyłem. Okej, czyli jedno wyjście zawsze prowadzi do sklepu. I to wyjście jest z tymi właśnie wisielcami. Request available. Dobra, to będzie trzeba to wziąć w takim razie. Jest kilka. Ja mam sobie wybrać, zaakceptować. Dobra, zaakceptujmy. Aha, i wszystkie pewnie mogę zaakceptować. Aha, dobra, to kiedy indziej sobie poczytam. Dobra, to akceptujemy wszystkie. Nara. Dobra. Czekajcie, gdzie ja mam? O, tak sobie stanę. Znowu do ciebie.
mortal suffers you well. Does something still trouble you? Your mortal believes the Sun Disk will lead to her, but he had no plan beyond collecting its fragments. Find the fragments in the temples of the Great Sand Sea, then return. You will need help to unite the disk. Nie mogę się poruszyć. Aha. Hold X to go direct. Okay. We will await you there. Mm-hmm. O, proszę bardzo. Kolejny checkpoint. Saga druga. Oko za oko. Saga druga. Okej. I waited to see if you would return. So, unless you can grant me immortality, we should hurry. The dry desert shrivels the living as easily as the dead. Dobra, moi mili. Na tym sobie zakończymy to spotkanie. Wiem, że niewiele się wydarzyło, ale uwierzcie mi, będziemy się widzieli, mam nadzieję, że codziennie w tej grze, także... Better get moving. Sokmet won't defeat herself. Spokojnie, spokojnie, kolego. Ja wam dziękuję za uwagę i widzimy się już niedługo w następnym odcinku. A póki co, papa, papa, do następnego. Cześć. Better get moving. Sokmet won't defeat herself.